piątek, 27 stycznia w Kępeczkach nad Wisłą spotkaliśmy wyjątkowego człowieka, Macieja Boińskiego z Nakła nad Notecią. Wyjątkowego, bo postanowił pieszo przejść wzdłuż Królowej Polskich Rzek od źródeł po ujście Wisły do morza. Wyruszył w trasę 2 stycznia. Do celu chce dojść do końca lutego. Do przejścia ma 1047 km. Teraz jest na półmetku. Podróżuje samotnie, zaopatrzony w niezbędne przybory. Noce spędza w namiocie na brzegu rzeki. Dziennie pokonuje dystans kilkunastu kilometrów. Na ziemi kozienickiej pod swe skrzydła wziął go pan Zdzisław Gołda, służył radą i pomocą. Wyprawa Macieja Boińskiego wpisuje się idealnie w obchody roku Wisły ustanowione na 2017 rok. Na szerszą relację i wywiad z panem Maciejem zapraszamy do poniedziałkowego wydania aktualności. Na bieżąco wyprawę można śledzić na Facebooku pana Macieja. Są tam zarówno zdjęcia, jak i krótkie opisy każdego dnia wyprawy.